AZ Alkmaar. Kim jest dzisiejszy rywal Legii Warszawa w drugim meczu Ligi Konferencji Europy? Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Dzisiaj pogadamy sobie o najbliższym rywalu Legii, no bo dzisiaj Wojskowi grają drugie spotkanie w Lidze Konferencji, no i rywalem AZ wydaje się rywal trudniejszy, albo chociaż z tej samej półki co niedawno Aston Villa. O składach, o proponowanych jedenastkach, o też wartościach, no bo to zawsze gdzieś elektryzuje i nakręca przed tymi konfrontacjami, o tym, gdzie Legia jest obecnie w grupie Ligi Konferencji, no i też dwa słowa o rywalach Legii pod kątem ligi, trenera i najciekawszych zawodników. Zerknijmy na samym początku na grupę Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Tak jak widzicie, Wojskowi plasują się na lokacie drugiej, natomiast AZ na trzecim miejscu z zerowym dorobkiem punktowym. Pamiętamy to spotkanie Legii z Aston Villą, wówczas to niespodziewane zwycięstwo przy Łazienkowskiej 3-2, natomiast nie mniejszą sensację sprawili piłkarze z Zrińskiego Mostra, bo to było zwycięstwo 4-3 z AZ, natomiast tamto spotkanie równolegle toczone do tego meczu Legia-Aston było absolutnie z gatunków tych. Żałuję, że nie oglądałem, no bo trzeba powiedzieć, że AZ wyszedł na prowadzenie i wygrywał 3-0 do przerwy. Pewnie znacie to powiedzenie Czesława Michniewicza, że 2-0 to niebezpieczny wynik, natomiast Holendrzy wygrywali 3-0 i ostatecznie przegrali. Absolutna sensacja w tym meczu w Bośni i Hercegowinie. Rywalem strzeli 4 bramki i też trzeba powiedzieć, że każdy z tych goli piękny, każdy z tych goli, no to była ozdoba tego meczu, no i wynik odwrócony, jakaś niemożliwa kosmiczna remontada, wynik 4-3 i absolutnie zasłużenie, Zriński otwiera tę grupę. Natomiast AZ z pewnością ma większą motywację do tego meczu z Legią, by sięgnąć po komplet, podrażnione tą porażką pierwszą inauguracyjną. Pamiętamy też poprzedni sezon, czy właściwie poprzednią edycję w Lidze Konferencji, bo wyniki AZ były rewelacyjne. Ta drużyna poradziła sobie w fazie grupowej, później awansowała do fazy pucharowej, no i tam dopiero odpadła na poziomie półfinału. Przepadła z West Hamem, który ostatecznie wygrał Ligę Konferencji, wynik w 2 meczu 1-3, no i AZ właśnie ulegli Młotom, którzy sięgnęli po triumf, no i trzeba powiedzieć, że byli bardzo blisko finału, więc z pewnością też apetyty AZ są ogromne, być może chcą powtórzyć wynik, a więc półfinał, no pamiętamy też ten fajny wynik Lecha Poznań, 1/4 finału, być może też Legia dojdzie wysoko gdzieś tam za tymi szlakami Lecha Poznań, zobaczymy, natomiast fakt są takie, że AZ są absolutnymi faworytami nie tylko tego meczu, ale generalnie całego turnieju, na bazie przede wszystkim poprzedniej edycji. To jest też zespół bardzo mądrze budowany, mówię tutaj generalnie o strukturze klubu, bo ta młodzież, AZ cały czas naciska pierwszą drużynę i sama też młodzież osiąga bardzo dobre wyniki. Na potwierdzenie tego to jest zwycięstwo w Młodzieżowej Lidze Mistrzów w kwietniu tego roku, także naprawdę to imponuje. No i widać też, patrzymy sobie po ostatnich meczach, że cały czas ta młodzież, piłkarze 18-19-letni, pukają do bram pierwszego zespołu, cały czas walcząc o swoje, więc naprawdę ten projekt AZ wygląda rewelacyjnie. No i generalnie myślę, że możemy tak powiedzieć, że piłka holenderska, która stawia na młodzież, która nie boi się stawiać na młodzież, no to jest jakiś taki wzór, drogowskaz dla innych lig, dla innych klubów, między innymi dla Legii Warszawa. Jak z kolei wygląda proponowany skład drużyny AZ na to spotkanie? Kilka kontuzji, od tego trzeba zacząć, bo nie wybiegnie w tym spotkaniu najpewniej jeden z liderów tego zespołu, konkretnie chodzi o Holendra Bazura, czy Martins Indi, który jest nominalnym stoperem, znany z występów m.in. w Stoke, czy w FC Porto. Tak wygląda jedenastka drużyny AZ, tak to może wyglądać, jeżeli chodzi o formację, to jest oczywiście 1-4-2-3-1 w bramce Matthew Ryan, którego możemy pamiętać z występów Premier League. Dalej to jest Sugawala, sześciokrotny reprezentant Japonii, etatowy wykonawca stałych fragmentów gry, Panetra, Goes i Wolfe. W środku pola to jest przede wszystkim Klasi, a więc kapitan i absolutny lider tej ekipy. Obok niego Mians. Wyżej bardzo tacy, powiedziałbym, aktywni skrzydłowi, wahadłowi, umiejąc zrobić różnicę, a więc Odgaard. W środku pola Michajlović, to jest reprezentant Stanów Zjednoczonych, a z lewej strony zagra najpewniej Van Brederode. Jeżeli chodzi o pozycję napastnika, no to też trzeba tutaj podkreślić, że to jest zawodnik bardzo groźny. Mowa tutaj o napastniku reprezentacji Grecji, 33-krotny reprezentant tego kraju, Pavlidis. Bardzo ciekawa postać, 12 meczów w tym sezonie, 9 trafień, 3 asysty. W tamtym sezonie też strzelał na potęgę, bo było to łącznie 22 trafienia i 14 ostatnich podań, także na pewno to jest piłkarz, którego trzeba się obawiać i na którego Legia będzie musiała najmocniej zwrócić swoją uwagę. Jeżeli chodzi o wartości rynkowe, no bo to też zawsze elektryzuje, jest ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o wyceny tych zawodników, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o ceny tych piłkarzy, tak jak widzicie, napastnik reprezentacji Grecji, o którym już tutaj wspomniałem, jest najdroższy piłkarzem AZ, natomiast też sporo kosztuje boczny obrońca, a więc Sugawala, i grając nieco wyżej
Odgard Obaj, to jest odpowiednio 6,5 miliona euro, a także 6 milionów euro, łącznie blisko 55 milionów euro, no to sporo, myślę, że też, no wiadomo, że pieniądze nie grają, pamiętamy chociażby te bilanse zestawienia Legia Aston Villa, natomiast trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na te kluczowe punkty, a więc to jest z pewnością napastnik, prawa strona, generalnie cała prawa strona, bo to jest zarówno prawo obrońca, jak i prawy wahadłowy. Zerknijmy też na skład Legii Warszawa, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o zestawienie wicemistrzów Polski. Kilka, powiedziałbym, problemów mniej ma Kostar Mniejnić przed tym meczem, no bo sporo się mówiło o tym, że piłkarz o imieniu i nazwisku Rafał Augustyniak wraca do gry. Znalazł się w kadrze na to spotkanie, więc to jest naprawdę dobra informacja. Pamiętamy tę kontuzję Augustyniaka sprzed ponad miesiąca, natomiast włączony na to spotkanie. Nie wiem, czy zagra, no pewnie dobrze by było, natomiast szczerze wątpię, że od razu wskoczyłby na tak głęboką wodę, natomiast może być piłkarzem do rotacji. Jeżeli chodzi o skład proponowany, tak to może wyglądać, tak jak widzicie, klasyczna formacja Legii Warszawa z tego sezonu, a więc 1-3-4-3 z wysuniętym oczywiście napastnikiem. Myślę, że w bramce oczywiście zagra Kasper Tobiasz. Dalej to może być zestaw stoperów Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Radovan Pankow. Na wahadłach oczywiście Paweł Wszołek, Patryk Kun. W środku, no tutaj ten duet absolutnie nie może być inny, a więc Elitim i Slisz. Wyżej Josue, Ernest Mucia, także Tomas Pekar. To właściwie jeden znak zapytania, jeżeli chodzi o skład Legii, to jest oczywiście postać Marka Guala. Trzeba też pamiętać o tym, że skład na ostatni ligowy mecz z Jagiellonią, który Legia niespodziewanie przegrała 0-2, też był zgoła inny. Zwłaszcza ten blok obronny się różnił, no bo tam wybiegł między innymi właśnie Pangow, Kapłady czy Marko Burch. Wiadomo, że Kostar Mniejnić szukał rotacji i w świetle tej gry na trzy fronty musi dokonywać pewnych rozszat. Grał między innymi też właśnie Mark Gual, dostał przerwę od trenera Paweł Wszołek, który miał tam infekcję, był chory i w ogóle nie pojechał z drużyną do Białegostoku, no i też nie grał od początku Josue, więc myślę, że też te kwestie właśnie składu były wypadkową tego wyniku w tak dużym skrócie. Natomiast tutaj absolutnie pierwszy garnitur, myślę, że nie ma nad czym się zastanawiać, bo wiadomo, że Legia chciałaby w tym meczu wygrać albo przynajmniej zremisować, żeby gdzieś tam cały czas się liczyć w tym, żeby awansować z tej grupy i zagrać na wiosnę w pucharach. Jeżeli chodzi o skład Legii Warszawa pod kątem pieniędzy, a więc ile są warci zawodnicy wicemistrza Polski, tak to mniej więcej wygląda. Najdroższym piłkarzem jest oczywiście Kacper Tobiasz. Sporo warty jest także Bartosz Slisz, Radovan Pankow czy Muci, no to kolejni zawodnicy, też Paweł Wszołek czy Patryk Kun. To są wszystko piłkarze, którzy kosztują więcej niż milion euro. Łączna kwota zdecydowanie mniejsza niż zawodników AZ, natomiast wiadomo, no to jest zabawa, to oczywiście pokazuje w ramach ciekawostki, nie ma co do tego się specjalnie przyzwyczajać, no bo wiadomo, że pieniądze nie grają, a często można z mocnymi rywalami wygrać sposobem na spotkanie. Na samym końcu dwa słowa o samym trenerze. To jest szkoleniowiec, który jest bardzo doświadczony, bo pracuje na ławce AZ już ponad 3 lata, czy właściwie blisko 3 lata, no bo od grudnia 2020 roku zatrudniony Pascal Jensen. 145 spotkań właśnie w roli szkoleniowca AZ. Wcześniej miał okazję pracować z młodzieżą w drużynie PSV Eindhoven, natomiast jeżeli chodzi o strukturę AZ, to był przez jakiś czas asystentem trenera. Później wskoczył właśnie na tak zwaną jedynkę, no i gdzieś na tym, powiedziałbym, poziomie pracuje z powodzeniem, no bo myślę, że tak można definiować czwarte miejsce w lidze w tamtym sezonie, natomiast przede wszystkim półfinał Ligi Konferencji w minionej edycji. Nie odkryję Ameryki, Legia oczywiście faworytem w tym meczu nie będzie, ale myślę, że można tutaj wygrać jakąś organizacją, koncepcją, pomysłem, skutecznością, natomiast trzeba przede wszystkim duży nacisk kłaść na defensywę, bo wiadomo, że Legia ma z tym ogromne problemy. Mówię tutaj o tych meczach, zwłaszcza w eliminacjach do Ligi Konferencji. Pamiętam te szalone, wesołe spotkania, natomiast tutaj z pewnością kibice będą chcieli zachować większą czujność. Nie wiem, czy brałbym w ciemno wynik taki remisowy 0-0, natomiast myślę, że jeżeli będzie to 0 z tyłu po stronie Legii, to już będzie bardzo dobrze. Myślę, że nawet taki wynik brałbym w ciemno pod uwagę. Mówię tutaj o na przykład bezbramkowym remisie, bądź ewentualnej wygranej Legii, takie minimalne, 1-0. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Tak gdzieś z tyłu głowy myślę, że jednak nie zakończy się to spotkanie bezbramkowym remisem, bo Legia gra super z przodu, ale też pozwala na wiele rywalom, jeżeli chodzi o te poczynania z tyłu. Także zobaczymy. Mój typ na ten mecz to jest taki 1-1. Niech będzie remis. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mecz oczywiście dzisiaj o 21:00. Dajcie koniecznie znać, co uważacie, jak typujecie, za jakim wynikiem tutaj obstawiacie. Na samym końcu dzięki, że dotrwaliście do końca. Zostawcie koniecznie subskrypcję, a także kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.